Czy chcecie panowie pomóc? Pani też może, to jest wózka dla dzieci z autyzmem. Krótki pobyt na wrocławskim rynku podczas największego w Polsce bożonarodzeniowego jarmarku. W ciągu godziny trafiamy na przedstawicieli 6 różnych fundacji. Połowa organizacji powstała w tym roku. Dzisiaj ratujemy chłopaka, który potrzebuje aż 12 000 złotych na rehabilitację. Zbieramy pomoc dla dzieci. A pani jest wolontariuszem, czy pani pracuje tutaj? Nie, jestem wolontarzem. Przepraszam, na co pan zbiera? Na dzieci z hospicji i ze szpitali. Każda publiczna zbiórka powinna być zgłoszona na stronie zbiorki.gov.pl. Losowo sprawdzamy jedną z fundacji, na którą zbiera chłopak w przebraniu filmowego superbohatera. A pan jest tutaj wolontariuszem, czy pan zarabia na tym? Znaczy wolontariuszem. Okej, bo są też tacy wolontariusze, co dostają wypłatę, dlatego pytam. Wiem, że są wypłaty, które po prostu jakby nic nie przekazują. W tym wypadku zbiórka jest zarejestrowana. Fundacja działa od 3 lat. 2 lata temu organizacja wykazała, że zebrała 5 000 złotych i wszystko wydała na kostium, taki jak ten, w którym teraz kwestuje wolontariusz. W innych latach wszystkie zebrane pieniądze fundacja również przeznaczyła na zakup kostiumów filmowych bohaterów. Według deklaracji wolontariusze w przebraniach mieli odwiedzać dzieci w szpitalach i domach dziecka. Jeden z kostiumów kosztował aż 12 500 złotych. Strona fundacji i adres mailowy nie działają. Dopiero po naszym zainteresowaniu członek zarządu fundacji w rozmowie telefonicznej obiecał, że zorganizuje spotkanie wolontariuszy w domu dziecka z wykorzystaniem kosztownego stroju robota. Chcemy przekonać się, jak wyglądają zbiórki prowadzone przez młode kobiety przebrane za aniołki. Odpowiadamy na zamieszczone w internecie przez jedną z fundacji z Gdańska ogłoszenie o pracę dla hostes. Nasza dziennikarka zamierza pracować jako aniołek i zbierać pieniądze na rzecz fundacji w galerii handlowej we Wrocławiu. Dzień dobry. Bardzo sprawa też uśmiech, wchodzimy do każdego. Nie ważymy się tym, że ludzie nas odmieniają, bo będą nas odmieniać. Z dokumentów przekazanych przez koordynatorkę zbiórki wynika, że hostesy pracują na podstawie umowy zlecenia. Stawka godzinowa zaczyna się od niecałych 20 zł i zależy od tego, ile kobieta sprzeda opłatków. Maksymalnie hostesa może zarobić 55 zł za godzinę pracy. Jakby się pytali, czy pani zarabia na tym i podobne, to raczej się nie wdajemy w takie dyskusje. Okay. Można powiedzieć, że no to nie jest, nie pracuje pani jako wolontariat. Ma pani wynagrodzenie za pracę. Wszystkie środki zgromadzone dzięki tej akcji idą na pomoc. Oczywiście odliczają z wypłaty pracowników. Fundację z Gdańska zarejestrowano w ubiegłym roku. To wtedy po raz pierwszy organizowała trwającą 18 dni zbiórkę z udziałem aniołków, której celem miała być pomoc schroniskom dla zwierząt. Ze sprawozdania finansowego fundacji z ubiegłorocznej akcji wynika, że na pomoc dla czworonogów przeznaczono dotychczas zaledwie 1/4 uzbieranej kwoty. Ja się czuję oszukana. Czemu? Miałam wrażenie, że po prostu jest to zbiórka na schronisko. Tak, jest ta zbiórka. Ale jak wejdę i sprawdziłam tą fundację, to się okazało, że w ubiegłym roku to zebrała 142 tysiące, a na schroniska dała 36. To reszta pieniędzy na co poszło? To nie jest wolontariat, reszta pieniędzy idzie na wynagrodzenie pracowników. Czyli to nie jest zbiórka, tylko po prostu sprzedaż. Zbiórka. Nie, no to jest sprzedaż w tej sytuacji. No bo zbiórka jest wtedy, kiedy... Ona jest zgłoszona, tylko że to nie jest wolontariat, czyli osoby tutaj, anioły, one nie pracują za darmo, musimy im zapłacić. Reszta jest odprowadzona na schroniska.